Witamy w podcaście Chrześcijańskie Q&A. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia, Kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian. Kamil. Dzisiaj odpowiemy na pytanie na temat zła. Pytanie z komentarza pod naszym filmem. Bóg stworzył wszystko, również drzewo poznania dobra i zła. Skoro jest doskonale dobry, to dlaczego stworzył artefakt dający ludzkości, czyli Adamowi i Ewie, dostęp do tego zła i możliwość jego zakosztowania? Co spowodowało, że jeden z aniołów zaczął być zły i stał się diabłem, smokiem czy tam innym gadem? Skąd zaczerpnął to zło, skoro jest stworzeniem? Miał wybór? Dlaczego tak skąpo jest to opisane w Biblii? Był zły i tyle. Na początku, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, chcielibyśmy zdefiniować dobro. I dobro to Bóg. Bez Boga nie mamy żadnego wzorca i żadnych wytycznych, co to jest dobro. Nie wiemy. Tak? Więc Bóg sam w sobie jest doskonale miłosierny, doskonale sprawiedliwy, z doskonałą miłością, jest wszechwiedzący, jest odwieczny i On jest naszą skałą. I teraz my, jako stworzenie, jesteśmy ograniczeni i jesteśmy zdani na tą mądrość Bożą, tą wszechwiedzę i wszystko się opiera na zaufaniu. W ogóle wszystko na świecie w relacjach się opiera na zaufaniu. Idę do pracy, bo ufam mojemu pracodawcy, że mi zapłaci, tak? Idę do sklepu, bo ufam, że tam jest towar i kupię to, co ja potrzebuję, tak? Zdaję pieniądze do banku, bo mam zaufanie, że te pieniądze nie znikną. Tak, cały system finansowy jest zbudowany na potężnym zaufaniu. W ogóle cały świat jest zbudowany na zaufaniu. Tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy na co dzień, bo to robimy w większości rzeczy już odruchowo, tak? I też zło to jakby jest brakiem Boga, tak? Jak stracimy z oczu ten wzorzec, no to bardzo jest prawdopodobne, że się pogubimy, tak? Nie wiemy oczywiście, dlaczego szatan stracił zaufanie do Boga i postanowił się zbuntować. Natomiast wiemy, dlaczego ludzie stracili zaufanie, znaczy jak podburzył szatan zaufanie do Boga ludzi, tak? Z jednym pytaniem, tak? Czy naprawdę Bóg powiedział? Jednym pytaniem szatan podburzył zaufanie Ewy do Boga, tak? I w momencie, gdy straciliśmy to zaufanie i zbuntowaliśmy się też, to straciliśmy też kontakt z Bogiem, tak? Bo Bóg musiał się od nas oddzielić, wygonić nas z raju, ponieważ święty Bóg, gdyby mieszkał z nami, to od razu byśmy musieli zginąć, bo jesteśmy grzesznikami, tak? Więc w swoim miłosierdziu Bóg oddalił się od nas. No i my zostaliśmy tak jakby bez tego światła, bez tej skały, którą miał Adam i Ewa w raju. I wierzę, że jeszcze pamięć o Bogu i o tym, co jest dobre, trwała przez długi czas jeszcze po oddzieleniu. Dlatego widzimy różne rzeczy, które ludzie czynili dobrze. Widzimy ten wzór, jaki był w Adamie, jaki pokazał im Bóg w raju i jak żyli tym wzorem przez swoje tam życie, tak? Więc nie wiemy, dlaczego takie rzeczy się stały, jak się stały z szatanem, jak się stały z Ewą i z Adamem, no na pewno stracili zaufanie. I my przez to, my tak naprawdę w całym naszym życiu, teraz, będąc upadłymi stworzeniami, tak? Jeżeli Bóg nas wyciągnie, zostaniemy zbawieni, to nie wyciąga nas Bóg z tego świata. Żyjemy dalej wśród ludzi, którzy są upadli, którzy nie mają wzorca. Natomiast my go już mamy, będąc chrześcijanami, bo tym naszym światłem jest Jezus. Bo jak Jezus powiedział, przyszedł do krainy cienia śmierci, tak? Jak pisze w Ewangelii, i zajaśniała im wszystkim światłość. Bo tak człowiek bez Boga nie wie, co jest dobre i co złe, bo nie ma wzorca. Są tylko subiektywne stwierdzenia typu, że Damian uważa coś za dobre, ja uważam coś za dobre, ale nie ma obiektywnego standardu, którym musi być Bóg dla człowieka, ktoś nad nami. Bo inaczej musimy być oczywiście
wchodzimy w czyjeś buty i jesteśmy tak naprawdę niewolnikami i możemy się stać niewolnikami bardzo szybko. Więc najlepiej być niewolnikiem jednak Boga. Tak. Myślę, że osoba, która nas pyta o ten temat, pewnie jest nie usatysfakcjonowana tą odpowiedzią, ale naszym celem oczywiście to nie jest wymyślanie odpowiedzi, które będą satysfakcjonować, tylko staramy się mówić tak, jak jest, staramy się mówić to, co jest wiadome, a w Biblii odpowiedzi na te pytania wprost nie ma. Jest wiele ludzi, którzy próbowali na te pytania odpowiadać, jedni lepiej, inni gorzej, i odpowiadali na te pytania ludzie bystrzejsi, mądrzejsi niż my tutaj, ale praktycznie wszyscy są zgodni, że na to pytanie się nie da odpowiedzieć, bo po prostu tej odpowiedzi w Piśmie Świętym nie ma. I w sumie tutaj jest taka ważna sprawa, że możemy wpaść w taką pułapkę szukania w Biblii odpowiedzi na pytania, które nie są najbardziej istotne. Oczywiście to są pytania, które mogą naszą wyobraźnię i nasz umysł zaprzątać, ale po pierwsze to nam nic nie daje, nawet jak sobie odpowiemy na to pytanie, gdybyśmy ją znaleźli. Po drugie, no nie możemy tego na to sobie odpowiedzieć wprost. A po trzecie, Biblia jest nie jest księgą odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie człowiek może sobie zadać, tylko jest księgą, która nam pokazuje tą upadłą naturę człowieka, to co się stało w raju, czyli odejście człowieka od Boga i to w jaki sposób Bóg przez Jezusa Chrystusa z powrotem może nas do siebie przyprowadzić. Pismo Święte mówi o historii zbawienia, a nie jest encyklopedią wiedzy o świecie. I myślę, że w takim kluczu należy ją czytać i szukać tutaj Boga, szukać Chrystusa, szukać kim On jest i poznawać Go, a nie szukać odpowiedzi, na które tam po prostu odpowiedzi nie ma. No i te historie biblijne wszystkie budują nasze zaufanie. Właśnie mają zbudować nasze zaufanie do Boga. Że możemy popatrzeć z perspektywy, tak, osoby, która już ma zapisane ileś tam historii ludzi bożych, ludzi, którzy żyli z Bogiem. Ich życie nie było usłane różami, wręcz przeciwnie. Natomiast to, co ich wyróżniało, to właśnie było zaufanie Bogu. Zaufanie. I my, będąc ograniczeni, musimy Bogu ufać. Jeżeli Mu nie ufamy, to zawsze będziemy mieli pretensje do Boga o cokolwiek. A tak jak Hiob mówił, Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. Tak? Taka powinna być też nasza postawa, bo nie wiemy, co i jak do czego prowadzi. Tak? Wystarczy sobie popatrzeć na postacie ze Starego Testamentu, na przykład, nie wiem, Dawida, który miał, wiedział dużo mniej niż my w swoim czasie, bo nie wiedział, w jaki sposób to wszystko się potoczy, nie wiedział, w jaki sposób to zbawienie się dokona. A mimo tego, mimo że wiedział bardzo mało, dużo mniej niż my, to miał ogromne zaufanie do Boga i podążał za Nim cały czas. Prawie cały czas. Prawie cały czas, dokładnie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie podcastu. Można słuchać w aplikacjach do podcastów, oczywiście na przykład na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast i tak dalej. I oczywiście na naszym kanale YouTube Żyjesz Tylko Raz. Tam pod odcinkami na tym kanale można zadawać pytanie. Jeżeli chcielibyście, żebyśmy jakiś temat poruszyli, to śmiało piszcie. Będziemy je poruszać, o ile będziemy mieli coś na ten temat do powiedzenia. I zapraszamy też na naszą stronę internetową www.żyjeszttylkoraz.pl. Tam jest sporo materiałów, które można poczytać, posłuchać, obejrzeć, więc zachęcamy i zapraszamy na kolejny odcinek już w następny czwartek o godzinie 18. Tak jest, a ja zachęcam jeszcze, żeby wziąć pod uwagę swoją ograniczoność i jednak ufać Bogu i nie wpadać w pychę, że człowiek, jak my jako ludzie, możemy właśnie sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Bo konsekwencje właśnie możemy zobaczyć tego na kartach Słowa Bożego. Tak jest. Amen. Amen.